Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj, jak widzicie, jestem przygotowany na świąteczny odcinek 6 grudnia, więc dzisiaj Mikołajki, możecie się pochwalić w komentarzu, jaki, prawda, prezent dostaliście. A jeżeli chcecie zostawić mi jakiś prezent, to macie 5 sekund na zostawienie łapki w górę. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kto nie zdążył mi dać prezentu, to mi smutno. Ale zanim rozpoczniemy odcinek, to słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że przygotowałem sobie pięknie w Minecrafcie. Piękny tutaj wystrój, jak widzicie, jakąś hojenę mnie tak ktoś postawił i prezent. Mam jakieś lampki świecące, więc już jesteśmy, prawda, taki klimat, prawda, no mile świąteczny, prawda, grudniowy. A propos grudniowego, świątecznego klimatu, zapraszam was bardzo serdecznie na mój drugi kanał, Filip Szczypko, ponieważ tam codziennie są vlogi z, no vlogi po prostu są, codziennie, takie daily vlogi robimy przez cały grudzień, więc zapraszam was tam bardzo serdecznie, link jest oczywiście w opisie. No a my przechodzimy do materiału. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku plan jest taki, że po prostu pójdę do Milki, do szpitala, no bo ona jest w szpitalu, pójdziemy do niej do szpitala, porozmawiać z nią, spytać się, jak się czuje i kiedy w końcu wychodzi z tego szpitala, no bo wydaje mi się, że już powinna za niedługo wychodzić, więc ja tylko przygotuję sobie coś z dobra, to są jakieś tabliczki, okej, o co chodzi. Hejka tutaj Milki, bardzo fajna była kolacja, no kurde, ja wiem, że fajna była, widzowie, punktujemy. Bardzo fajna była kolacja, ale niestety nie będziemy razem, zależy mi na... Co? Co? Czekajcie, co? Co to ma znaczyć? Co to jest? Jakie to są tam ludzie? Na kim? Co? Ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. Jak kolacja? Przecież tam była taka pie... Ja nawet nie posmutałem po tej kolacji. Ja wam pokażę, jak ta kolacja wyglądała. Przecież, no, przecież widzieliście też, zresztą był z tego film. Kurczę, no przecież tak pięknie. Tak, no, idealna kolacja i ona tutaj jakieś teraz... najpierw kolejne tabliczki. To koniec. Kocham kogoś innego. To jest kolejna tabliczka. Dzięki jeszcze raz za... Nie, to widzowie, tu jest coś... Co się dzieje w ogóle? Dlaczego są takie tabliczki? Co się... Dlaczego ona takie rzeczy pisze? Widzowie, już było tak pięknie, już tutaj prawie, kurczę, patrzcie, kolację zrobiłem romantyczną. Jakieś, kurde, nie wiadomo co przygotowałem, a tutaj teraz nagle patrzę i takie rzeczy? Nie, widzowie, to ja muszę z nią o tym porozmawiać, bo ona coś tutaj jakoś tak... nie, mam wrażenie, że jest troszkę pogubiona i coś może nie tak działa chyba ta mikstura na to, na przywracanie pamięci. Ona dalej nie pamięta i ona jakieś głupoty gada. Nie pamięta, jak kiedyś było. Idę do tego szpitala, muszę z nią o tym porozmawiać, nie może tak być. Idę, wychodzę tu i lecimy sobie tu pod drzewkiem pięknym. Lecę tam bez zatrzymania, ja ją tu przyprowadzę na przepustce. Pokażę jej to, co tam jest i znaczy ona pewnie wie, jak postawiła te tabliczki. No i ja, no nie wiem, troszkę mi smutno, widzowie, nie będę ukrywać. Wchodzimy do środka i nie wiem, co to ma być w ogóle. Dlaczego takie tabliczki? I miał być miły świąteczny odcinek, a tu patrzcie, co się dzieje. Halo, halo. O, hej, bo mi, tam? Bo mi ogólnie, ja wiem, ale mi jest smutno. Co się stało? Co się stało? Ty się pytasz, co się stało? No. Chodzi o te tabliczki, no, które są stało? U mnie w domku. Jakie tabliczki? No nie udawaj, że nie wiesz. Ale jakie? No, no zostawiłaś tam tabliczki mi. Które tabliczki? No w moim... Ja nie to stało się. Ja nie byłam nigdzie, mam ostatnią przepustkę. Ale wychodziłaś. No to co? Jak nie ty? Chodź, no, dobra, ja ci załatwię inne przepustki, czekaj, chodź, musisz na tą przepustkę wyjść. No czekaj, no muszę. Musisz. Ostatnio muszę do wykorzystania, mam. Tak, ale załatwię ci kolejne. Załatwię ci kolejne, no, tylko dobra, tu. Czekaj, musimy iść tutaj zacień. Tu, dawaj, tam za ladę rzucaj tą tom. Dobra, i idziemy. Dobra, no. To coś tutaj wydziwiasz, to jest niemożliwe, żeby... Ale co? Dobra, ty ale zapomniałaś? Zostawiłaś tabliczki, nie. Bardzo niemiłe, bardzo smutne, przez które chce mi się płakać. No weź, ja nie wychodziłam przecież stąd w ogóle. Dobra, teraz mnie tak trolujesz. Pewnie zostawiłaś tabliczki, teraz ci głupio i takie rzeczy no mówisz. Tu, proszę bardzo, wchodź do środka, przeczytaj tabliczki. Dobra. I zobaczysz, mi jest ogólnie smutno. Ja miałbyś miły odcinek, wesoły. O. Tu, tabliczki, proszę bardzo. Dobra, hejka tutaj Milki, bardzo fajna była kolacja. Faktycznie była fajna. Ale niestety nie będziemy razem, zależy na jakimś innym, sorry. Nawet nie wiem, co to są za tabliczki, ja tego nie pisałam. Ja, no, dobra, chodź wyżej, chodź wyżej. No właśnie, nie wiem, czyje to jest pismo, ale kiedyś byliśmy razem, a tutaj takie tabliczki zostawiasz teraz, tak jakby sobie niby przypomniała. No ja nie pisałam takiego, no to nie tu, na górę, tam są kolejne tabliczki. Mhm. Ola, jakie tabliczki? Tutaj. Aha, tutaj. Z czym są do końca, kocham kogoś innego? Kogo kochasz? No nie, no to kto nie to jest? No nikogo! Siebie! Ja no nie pisałam tych tabliczek. Tutaj jest jeszcze jedna. Dzięki jeszcze za jedzenie, no ale to nie byłam ja. No to kto? Jeszcze wszystko jest zgarnięte. No, przynajmniej oddaj mi talerze. No ale nie mam nic. No to kto to napisał? Nie mam nic, kurde, no wiesz co, mam, patrz.
Mam tutaj tak, jakiegoś kwiatka, pilot do TV, kolejnego kwiatka, trzy diamenty, Nintendo, nóż, miecz, kilo. Dobrze, że rzucasz, konfiskuję ten kamera. Nóż. Dobra, możesz mi już oddać moje wszystkie rzeczy. Dobrze, proszę bardzo. Wszystko, co jest bezpieczne, proszę bardzo. Ale nóż też, no halo. Diamenty ci też dam. A i mam stu jeszcze, ale co, nie może. No, potrzebuję, no... Nie, na co ci ej, nóż? No daj mi nóż, nie. No bo chcę pokroić chleb. Nie będziesz mnie kroić. No ale, no proszę cię. Nie dam ci noża, to jest niebezpieczne. Nie, to sobie zabiorę stąd. No, co, skąd? Nie, zabiorę sobie, odleży. No tu leży, patrz, taki sobie zabierz, tu, do smarowania masła. Co ty, skąd ty masz ten nóż? Leżał tam, no dobra, nieważne, w każdym razie, no to nie byłam ja nie wiem o co chodzi z tymi tabliczkami. Naprawdę, wykorzystałam swoją ostatnią przepustkę na to, żebyś ty w ogóle osądzał mnie jakieś inne rzeczy. No to w takim razie pomóż mi dowiedzieć się, kto zostawił te tabliczki. No coś ci nie wiem, nie mam pojęcia, skąd mam wiedzieć. No nie wiem, no bo ty je napisałaś, więc po prostu się przyznaj. No ale no nie, no kurde, no ale to nie była mi ja, no mówię ci coś, nic coś, z tego nie będzie, ja. To po prostu powiedz i tyle, no. Ale czemu mi nie ufasz? No bo tam pisze wyraźnie, hejka tu Milki, no. Kto inny no, mógłby kurde, chcieć tak zrobić? Kto inny no, mógłby... Każdy tak mógłby no, zrobić, kto? No nie wiem, no że to, kurde, że chcesz no, mi, nie wiem, no. Że chcesz niby mi mówić, że ktoś ma jakieś super poczucie humoru mikołajkowe i taki prezent mi zostawił? No skąd mam wiedzieć, no może kurde Grinch czy coś, on psuje święta zawsze, tak? Czy tak, na pewno, Grinch, tak. No chyba co, cringe. No mówię, no kurde, cringe. No kurde, no zgaduję, no nie mam pojęcia, ale to nie byłam ja, musisz mi uwierzyć, no czemu mi nie wierzysz, jakbyśmy razem, to czemu mi nie ufasz? Myślisz, że okłamała dla mnie szczerość, to jest najważniejsza cecha, więc mówię ci, że to kurde nie dobrze. Ten, że to nie byłam ja. To w takim razie kto to mógł być? No nie kogo wiem, byś no obstawiła? Skąd mam wiedzieć, kogo bym obstawiła? No. Nie wiem, i jeden, i drugi, i Bzyku, i Davey są mega dziwni. Ale ostatnio widziałam jeszcze jakiegoś papaja. O, wróżka to już w ogóle jest mega dziwna. Idziemy do niej? No nie wiem, jej tam nie wiem, czy ona jest. Od razu nóż. czyli od razu chcesz ją, prawda, zniwelować, tak, żeby było, że to ona i żeby uszło ci na sucho, że no to ty nie, napisałeś te tabliczki. No przecież, czemu ty mi nie ufasz? No bo nie wiem, bo ty nie pamiętasz no, tamtych nie ufasz? Czasów. I jak ja mam ci ufać, jak ty kurczę nic nie pamiętasz? I to co? Nie byłam ja. Poza tym na kimś innym. Na kim mogłoby mi zależeć? No właśnie, na kim ci zależy, powiedz. Przyznaj to. No na nikim. Nie wierzę ci. No ale no kurde, no czemu ty mi nie wierzysz? No widzisz, ktoś się nas skłócić. No nie wiem. To no. Nie byłam ja. To kto? Ja nie pisałam takich rzeczy. No, ale skąd mam wiedzieć? No to no, w takim razie, no dobra, to, ale obstaw, no. Kto mógłby takie coś zrobić? No nie wiem, no albo wróżka, bo ona jest trochę świrnięta i ona mnie otruwa. Dobra, idę do niej. Ja wyso? Ale dobra. Wezmę gdzieś ogarnę. No ja mam łom. Nóż też mam w sumie. Okej. Okay. Dobra, idziemy do niej. Ja... Dwa noże, lepszy niż jeden. Dwa noże. Pamiętaj, to jest stare. Kurczę, ja mam trzy noże. Staropolskie słowa. Dobra, czekaj, biorę drewno. Albo może nie to, no, bo to jest w miarę ładne. To też jest w miarę ładne. Muszę tabliczkę zrobić. Drewno? Muszę tabliczkę zrobić. Ja chyba mam przy sobie jakieś. O, no to daj. Jak masz? Czekaj. Kurde, w tej torebce. No właśnie, tam co, grabie? Zestaw do makijażu i dobra. Do demakijażu. Kaktus nie. No kurczę. O nie. A co ty tam masz? Okej, okay, chcesz. Ej, to chcę akurat. Ty, to mi oddaj, bo to mi się może przydać. Co no ja tak, tu w sumie, jeszcze mam? Jak się wyłożysz w szpitalu, to masz to. Nie. Kurde, gdzie no weź, no ileś ty masz rzeczy w tej torebce, co to ma no być? No spokojnie, no uspokój nie, się. Nie, nie mogę, dobra. Też nie. Już bym zebrał, drzwi nawet masz w torebce, już bym zebrał drzewo, no dobra, zrobiłbym już, to już, sam. Już ci znajdę, okej. Okay. Okay. Co to nie jest? Wiem, mam. Fajne. Co ty masz za jakieś lampiony, co o, to jest? Dobra, mam, dobra, proszę, nawet dwie mam. Dobra. Dobra, to wystarczy. W takim razie chodź, idę zostawić jej wiadomość, żeby się przyznała do swoich zbrodni, bo tak być nie może, że ona robi takie rzeczy. Czyli co? Czyli mówisz, że naprawdę to nie byłaś ty? Tak, przysięgam. Dobra, przysięgnij na zakrwawiony nóż. O, dziękuję. Przysięgam na zakrwawiony nóż. Dobra. Wchodzimy do środka. Halo, wróżka! Dobra. Nie ma staruszki. Dobra, robimy tak. Siema. Wiem, że to ty. Zostaw nas w spokoju. Dobrze, nabierz jej tak. I nie podszywaj. Jej, jej czas. Nie podszywaj się pod Milki. Twój czas się
kończy. Dobrze, dobrze. Napisz jej, dobrze, dojedź ją, dojedź ją. Coś mi podejrzane to jest, że chcesz tak dojechać. Czemu zegarek jej zostawiasz? Bo ale czas się kończy. Czas się kończy. Idziemy stąd. Okej, dobrze, jej czas się kończy. Może być, może... A wiesz co? Daj ja mi ten nóż, bo ty masz dwa noże teraz, daj mi jeden. Dobra, no to jest ten zużyty lekko? Tak, to. Uwaga, kurde, patrz. Kurde, jest gdzieś ten nóż. Zostawiamy jej to. Zostawiłem jej to tam. A, że czas się kończy. Dobre, dobra, jest idealnie. Czyli co? Czyli mamy sprawdzę. Wróżka podszywa się pod ciebie, robi jakieś dziwne rzeczy. No tak. I tak dalej, czyli mówisz, że to nie ty. Nie, no przysięgam ci, że to nie jest. Czemu z tym nożem biegasz? Chcesz mi go wbić w plecy? Dobra. Nie, już masz wbity nóż w plecy. Powiem ci tak, gdyby te tabliczki okazały się faktycznie być napisane przez ciebie, to byłby prawdziwy nóż w plecy. No ale to nie przeze mnie. Jak no wróżka dlatego... by się napisała, to też to był nóż w plecy. Nie, jak to jest wróżka, to nie jest nóż w plecy. To jest po prostu nieśmieszny żart. Ale jak ty byś tak napisała, to byłby to nóż w plecy. Nie, ja takich rzeczy nie robiłam. To nie byłam ja. Dobrze. Wypraszam sobie i proszę mnie wskazać takie rzeczy. Dobrze, cieszę się, że mnie wierzysz. Ale jeszcze... ja też miałam jakieś... Właśnie, i mi się też umiało, też miałam jakieś ten... Co? Że coś tam, że ale nuda, uciekam stąd, czy coś takiego, spadam stąd, nie wiem. Ale że miałam tabliczki u siebie w pokoju. Ale kto je napisał? No nie wiem, no miałam je po prostu w pokoju tutaj. No ale patrz, co na nich pisało ja dokładnie? Utknęłam. No coś tam, że no zwijam stąd, ale nudy, czy coś w tym stylu. Nie ale pamiętam, kto tak napisał? Ale nie odchodziło. No nie wiem, no były tabliczki takie jak u ciebie. Czyli, tak jakby czyli też że ktoś się, zwija, ale nie wiesz jakby kto. Ktoś się... No nie, no chyba ja, no ale jakby aha, tak... Aha, że tak, ty, że to tabliczka, którą ty zostawiłaś, że no, ktoś się... Aha! Tak, tylko że to nie byłam ja to nie zostawiłam, bo ja spałam całą noc. Dobrze. Wierzę ci. Nie wiem, no dobrze, to w takim razie słuchaj. Ja i tak tu przyszedłem, żeby ci troszkę zostawić jedzonka, żebyś miała co tutaj jeść. O, dziękuję bardzo. Prawda, w tym jakże, no... W fajnym szpitalu w sumie, fajnie to masz dekorowane, tak świątecznie, bardzo mi się podoba. Dzięki, starałam się. Dzisiaj jest w ogóle, dzisiaj jest, wydałam jak to się nazywa? Wydałam 2000 na to. No to bardzo dużo. O, a tu nowy program, no to też widzieliśmy. Dobra, no więc tak. Słuchaj. Wesołych świąt. Miło, że to nie ty zostawiłaś te tabliczki, to mnie troszkę w sumie pocieszyło. Do zobaczenia w takim razie jutro, nie? I czym się ten, jakbyś czegoś potrzebowała, ty też to dzwoń. Dobra. I do zobaczenia. Dobra, hejo. Dobra, widzowie, okazało się, że te nie tabliczki przez Milki są postawione, więc ulżyło mi, bo już myślałem, że tutaj jest, kurczę, jakaś zła krew między nami i tak dalej, że ma jakiś, nie wiem, że coś sobie przypomniała, czy coś tak, znaczy jakby sobie przypomniała, to by takich rzeczy nie pisała, bo by sobie przypomniała te piękne czasy nasze, prawda, kiedyś, więc jest wszystko dobrze, jest, widzowie, wszystko dobrze, można funkcjonować dalej. Ja wam oczywiście dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19, pozdro, cześć, pa, pa.